Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Józef Pasek, właściciel stacji narciarskiej Ostoja Koninki. Dzień dobry. I proszę powiedzieć, zdecydowaliście się Państwo uruchomić wyciąg narciarski? Tak. Tak. Dlaczego? To znaczy tak, no w ogóle funkcjonujemy jako kolej linowa top-bołów turystycznie. Jeździmy od grudnia z turystami pieszymi, którzy podróżują na Turbacz. No zastosowaliśmy się do rozporządzenia, które dzisiaj okazuje się niekoniecznie prawne, no bo mamy wyrok sądów w USA, 21 wyroków bodajże, które mówi, że to rozporządzenie to nie jest do końca tak, jak ma być. Mimo to czekaliśmy na tego 17 stycznia, co się wydarzy. No i powiem, że uruchomiliśmy to, że ja czuję się zawiedziony, zostawiony, prawda, rozczarowany przez rząd, który tak naprawdę mówi, do 17 nie możecie, a później coś przedłuża, tak po prostu, bez jakiejś rozmowy. Polskie stacje narciarskie i turystyczne wystosowały pismo 13 stycznia do ministra Gowina i dostały odpowiedzi. Dowiadujemy się również, że rozporządzenie to jest tylko takie zalecenie tak naprawdę, no bo przecież wszyscy w Polsce słyszeli, że był zakaz przemieszczania się, czyli tak zwana godzina policyjna, z której później rząd powiedział, że tak naprawdę to nie jest zakaz, tylko to jest zalecenie, żeby się nie przemieszczać. I to też jest w tym rozporządzeniu. Dlatego dzisiaj traktuję to rozporządzenie jako zalecenie pewnych działań, a zgodnie z artykułem 28 ustęp 1 można organizować spotkania służbowe, co było pokazane na Sylwestrze TVP2, gdzie proszę Państwa, no wszyscy byli służbowo i nie zachowywali dystansu społecznego. Ja jako przedsiębiorca wyłączyłem niestety tą telewizję i po prostu byłem zawiedziony, bo został zamknięty mój biznes na Sylwestra i na całe ferie. Zgodziłem się na to. Dzisiaj się na to już nie zgadzam, dlatego że za zamykaniem nie idą żadne środki pomocowe. Przygotowanie stacji narciarskiej to są potężne pieniądze. Ja mam małą stację narciarską, bo tylko jedna kolej, jednoosobowa, trasa 1,5 km, ale przecież są takie stacje w Białce, duże stacje narciarskie, które mają potężne koszty przygotowania. I czy ktoś coś zaproponował? Czy zaproponował to, co się dzieje w Europie, gdzie stacją narciarską proponują 8000 euro do 3 milionów euro za przestój? Nasz rząd nie bierze odpowiedzialności za swoje decyzje, które dzisiaj okazują się niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem, bo skoro sądy uchylają kary administracyjne, no to niezgodne z prawem. W związku z czym no, zostaliśmy zostawieni przedsiębiorcy jako samym sobie. No i wymyśliliśmy takie spotkanie służbowe w Koninkach, spotkanie, które się odbywa na górnej stacji, 15 minut, partii, która została zarejestrowana przez pana Pawła Jana Tanajno, to jest jego pomysł, żeby spotkania służbowe organizować. My jesteśmy jakby przedstawicielem, który jeden z wielu w Polsce, którzy organizują te spotkania służbowe. My na swoim powietrzu, w związku z tym z całym sercem uważam, że takie spotkania mogą się odbywać. Nie chcę komentować innych spotkań w zamkniętych pomieszczeniach. Osobiście uważam, że tutaj też apeluję o rozwagę w tym wszystkim, no bo każdy nie chce być chory i nie chce zachorować tego koronawirusa. Ja osobiście mam w ciąży i mamy powyżej 80 lat i dbam o nich i nie dopuszczam do tego. Ale z drugiej strony jest życie biznesowe, jest życie takie, że piszę sąd skarbowy, wezwanie do zapłaty, że piszę energetyka, że piszę gazownia, wezwanie do zapłaty, że jest minus 18 stopni, trzeba utrzymać ośrodek, trzeba grzać itd. Nikt nas o to nie pyta, jak sobie dajemy radę. Dlatego no, podjąłem taką decyzję, żeby otworzyć stok dla narciarzy, którzy mają licencję w Związku Narciarstwa. Takie stoki są otwarte w Polsce, ale stwierdziłem, że no, dlaczego mamy karać tych ludzi, którzy nie mają tej licencji, albo czekają na wyrobienie tydzień, bo PZN za nim wyda i tak dalej, i tak dalej. Jest artykuł 28 ust. 1 o spotkaniach
spotkaniach służbowych. No i jest ustawa o partiach politycznych, która nas chroni. I te spotkania są po prostu odbywają się. No i ludzie mają prawo decyzji, czy chcą się zapisać do tej partii, czy nie. Ja osobiście jestem wdzięczny panu Tanajno za ten pomysł, za to, że ktoś wymyślił to i wspiera przedsiębiorców tak naprawdę. A proszę powiedzieć, jak to się w takim razie odbywa? Gdybym ja przyjechała do państwa z nartami, z butami, to jakich formalności trzeba dopełnić? To znaczy, no, trzeba się pojawić w kasie. Tam mamy, rozmawiamy o tym, że to jest spotkanie służbowe. Pani dostaje deklarację, którą pani wypełnia. No i dzięki temu może pani wsiąść na kolej, jechać na górę, ewentualnie porozmawiać na temat właśnie przynależności do tej partii. Nikt nikogo nie zmusza. Ważne jest to, żeby tą deklarację mieć, żeby sobie kontrol była. No to pani wtedy musi pani udowodnić, że jest pani służbowa u nas, nie rekreacyjnie. No i tak to wygląda w tym momencie. Była dzisiaj policja z Mszany Dolnej, dwóch narciarzy skontrolowali, podziękowali, pojechali. Nie wystawili żadnego mandatu, wczoraj była policja i sanepid. Wytłumaczyliśmy, na jakich zasadach działamy. Kontrola na kawiarni. Poinformowaliśmy, że na wynos są wszystkie środki bezpieczeństwa, to znaczy dezynfekcja, maseczki. No i panie z sanepidu również odstąpiły od działań. Nie zostaliśmy ukarani żadnym mandatem. W związku z czym mniemam, że działamy zgodnie z przepisami po prostu. Czy ma pan taką wiedzę, jesteście jedyną bądź pierwszą stacją w regionie, która miała odwagę się otworzyć? Tak, jesteśmy pierwszą stacją, która otworzyła się na zasadach spotkania służbowego. Z tego to wiem, bo tam są różne pomysły. Wiem, że są stacje otwarte na zasadzie jakiejś kapliczki na stoku. Wiem, że jest stacja narciarska na zasadzie edukacji narciarskiej. A my tutaj mamy spotkanie służbowe. Na tej zasadzie jesteśmy otwarci. No tak to było. Wcześniej byliśmy otwarci na zasadzie, dzieci na sankach jeździły. To faktycznie nie było kontrolowane przez nikogo, przez nas, bo przecież ciężko jest zabronić wejść na stok. Ale to się działo. To przez całe ferie naprawdę dużo dzieci przyjeżdżało. Chcę powiedzieć, że właśnie w ostatni weekend motywacja troszeczkę była, jak przyjechał jeden z przedsiębiorców, który ma firmę transportową 100 tirów, który mi strasznie dziękował, że mógł psychicznie odpocząć, bo jest ciężko w każdej branży. Myślę, że transport towarowy akurat nie jest jeszcze najgorszy, ale on po prostu był szczęśliwy i on jest u nas na Facebooku. Na Facebooku ta radość jest pokazana. To była taka trochę motywacja, żeby udostępnić ten stok, który koszt naciężania około 100 tysięcy, gdzie my się naciężaliśmy w zimie. Trochę posypało, super, ale on po prostu, on mnie zmotywował, żeby dać możliwość troszeczkę odpoczynku psychicznego, no bo przecież każdy z rodziców albo siedzi z dziećmi teraz w szkole, czy to znaczy w domu, i wszyscy są zmęczeni psychicznie. Tutaj naprawdę przez całe ferie przyjeżdżali ludzie, którzy przyjeżdżali z dziećmi, dzieci chodziły, oni się cieszyli, jechali dalej, dalej. Dajmy osobom możliwość przebywania na świeżym powietrzu. Skoro nie mogą przebywać na siłowni, nie mogą się, że tak powiem, ćwiczyć w zamkniętych pomieszczeniach, no w pewnym sensie już teraz pewnie to wszystko będzie otwierane zgodnie z jakimiś tam pomysłami, ale no zostało nam to zabrane, tak? Zabrane możliwość ćwiczenia, a na świeżym powietrzu to jest tylko i wyłącznie wzmacnianie swojego organizmu, siły wewnętrznej, psychicznej, żeby się zmierzyć z tym koronawirusem, który jest i którego nikt nie bagatelizuje. Ale jeśli będziemy psychicznie słabi, jeśli przedsiębiorcy nie będą, będą załamani, już wiemy, znamy takie historie, gdzie niektórzy przedsiębiorcy po prostu odeszli, o tym się nie mówi. Przedsiębiorcy, którzy nie dostali wsparcia. Ja już to dzisiaj mówiłem w innej telewizji, że wsparcie PFR 2.0
jako, nie jest to wsparcie dla stacji narciarskich. Dlaczego? Dlatego, że stacje narciarskie najczęściej mają zatrudnionych ludzi na, albo sezonowo, albo na zasadzie B2B, czyli zatrudnia firmę, człowieka, który ma firmę i on świadczy. W związku z czym PFR 2.0 mówi o finansowaniu na pracownika. Proszę Państwa, stacja narciarska musi dostać albo postojowe, tak jak w niektórych państwach jest przesyłka, które 20 euro od przesyłka postoju dziennie. Jeśli coś takiego rząd nam zaproponuje, nie ma tematu, możemy stać. Ale pytanie, czy jaki jest powód tak naprawdę zatrzymania stacji narciarskich? Czy to jest powód, że w innym kraju się zamyka, a u nas się zamyka? Jeśli na Słowacji otwierają, nie, na Słowacji akurat nie otwierają, ale Szwajcaria jest otwarta i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no, patrzmy na inne kraje, które, ale patrzmy też swoją mądrością i pytanie, czy nas stać na to, jako państwo, jako przedsiębiorców, żeby zamknąć biznes, który przynosi, generuje dziennie około 5 milionów dochodu. Wszystkie stacje narciarskie, tak jest przeliczenie przynajmniej chyba polskich stacji, Stowarzyszenia Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych. No ja sobie apeluję, żeby zanalizować każdy biznes, na każdym poziomie jest jak tam dotknięty tą całą sytuacją. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Thank you.